do dworu w Komborni przyjechał samochodem i ma w tym samochodzie porzeczki, jak powiedział pan Tadeusz Wójcik, człowiek instytucja, były sołtys, były człowiek Solidarności Rolników Indywidualnych, przyjaciel Gabriela Janowskiego. Dzień dobry panu. Dzień dobry panu. Dzień dobry. Dzień dobry. Dzień dobry, witam. Jak się pan czuje? No bardzo dobrze w pana towarzystwie, tu gospodarza wspaniale. Bo gospodarzem w dworu w Komborni jest Ryszard Skotniczny, też jest w naszym studio i zaczynamy. Co się dzieje w polskim rolnictwie zdaniem pana byłego sołtysa? No bardzo dobrze się dzieje w obecnym rządzie, a byłoby jeszcze lepiej, gdyby nie diabli nadali taką pozycję, jaką mamy, bo na każdym kroku wszystko tylko depcą, likwidują to, co tylko jest możliwe. Wierzę w to, że obecny minister robi wszystko, żeby poprawić te warunki, no ale mówię, na każdym kroku jest ten opór ze strony tej, ja wyraźnie jeszcze raz powiem, diabelski, bo inaczej nie można tego nazwać, opozycji, która nie żeby coś tworzyć, żeby coś robić, tylko żeby storpedować, żeby Polska nie mogła się wybić ponad inne kraje praktycznie. Ale gdyby pana usłyszeli rolnicy, że pan jednoznacznie mówi, że dobrze się dzieje w polskim rolnictwie, mówi pan, dobrze się dzieje w Polsce, ale czy rolnikom żyje się lepiej, czy żyje się im łatwiej, czy pana sąsiedzi uśmiechają się codziennie rano i chwalą pana za to, że mają taki dzień? Na pewno żyłoby się jeszcze lepiej. Jeszcze lepiej by się żył, tylko że tu, żeby ministerstwo poszło do przodu i zlikwidowało tych pośredników. Dzisiaj porzeczka, maliny, wszystkie owoce miękkie praktycznie są bezcenne. Rolnicy nie zbierają, praktycznie nie opłaca się zbierać. Nawet Ukraińcy przyjeżdżają dzisiaj za takie pieniądze, nie chcą zbierać. I tutaj podwaja koszty. I to jest największa w tej chwili bolączka, żeby zlikwidować tych pośredników, żeby rolnik mógł zarobić godziwe pieniądze, żeby przynajmniej koszty produkcji i zbioru opłacały mu się, były wzrastane. Ale jak tu zlikwidować pośredników? W jaki sposób te porzeczki mają trafić do miasta, trafić do sklepu? Bez pośrednika trudno sobie wyobrazić, żeby każdy rolnik podjeżdżał pod sklep i tam swoje rzeczy sprzedawał. No to bardzo ważne grupy producenckie, gdyby tak dużo się o tym mówiło, żeby te grupy producenckie działały dobrze. Ale tu PZL-owcy tak samo, bo ja zawsze i z trybuny sejmowej mówiłem, że z nim zjeść się danie, na obiad nie ma co czekać. Oni mają takie agencje praktycznie pozakładane, że oni nie dopuszczają w tej chwili i dziwię się, pan minister Andrzej, kolega mój i tak dalej, tego nie rozwiąże tego trudnego tematu. Minister Jan Krzysztof Ardanowski. Tak, tak. Bo powiedział pan Andrzej, jest pana kolegą? Tak. No i mówi mu pan to? Mówi pan zrób to, a on tego nie chce zrobić? Na co dzień nie ma tak styczności teraz, ale mówiłem mu nieraz. Żeby zlikwidować, a powiedział pan o PSL-u, że mają swoje agencje. No PSL już nie rządzi w Polsce od prawie 4 lat, ale nadal zachował wpływy i zachował pieniądze? Tak jest. I to jest, nie da się tego ukryć. Ale tutaj na Podkarpaciu? No, wszędzie. Tu mamy takiego pośrednika, nie chcę mówić po imieniu z nazwiska, żeby nie być posądzony, ale każdy spośród nas wie, o kogo chodzi. Wszystkie owoce miękkie i tak dalej szły przez jego agencję praktycznie, a dyrygowała tym jego żona. I to są niezbite dowody, tylko że trudno ruszyć, skoro to jest tak zakrojone na wysoką skalę. Ale co, by obniżał ceny, wykorzystywał rolników, tak? Dokładnie tak, dokładnie tak. I to jest jeszcze pokłosie tych 20-30 lat zmian w rolnictwie? No PSL tyle lat był przy władzy i nic, był wicepremierem Jagielliński i tak dalej, minister rolnictwa, co w tym temacie dawniej ruszył do przodu, żeby ludzi zadowolić. Handel zbożem był, nie chcę im bezpośrednio teraz wymieniać nazwisk, bo byłoby mi trudno się później tłumaczyć, żeby to udowodnić, ale każdy wie o tym. Ale o czym? O zbożu, handlem zboża. Kiedy Leper jeszcze świętej pamięci wysypał zboże, to wiedział co robić. Wiedział co robić. Zboże nie widzieli, tylko faktury przepływały. To proszę to jakoś tak wyjaśnić bardziej szczegółowo. Będę tu
u gospodarza nie chcę, żeby później, że byłem zaproszony na takie czy inny wywiad, a mówię rzeczy nie z tego świata. Ale to są rzeczy z tego świata, bo właśnie po to jeździmy po Polsce. Przygotowałem długopis. Zboże. Tak dla mieszkańców dużych miast w Warszawie, w Krakowie, zboże rośnie, prawda? Tak. Na polu. No i co? I potem zbieramy. Zbieramy. I były kolektory, które nie każdy rolnik miał kolektor tu w Komborni czy gdzieś takiego, to nikt tu nie miał takich silosów i tak dalej. Były tylko faktury przechodziły praktycznie, a zboże niektórzy nie widzieli. Nie chcę personalnie mówić o nazwiskach. Pan redaktor się uśmiecha, bo pan wie, o kogo chodzi. Nie wiem. Nie wiem. O byłego posła? O, nie tylko. I ministrów rolnictwa i tak dalej. Dobrze, ale te faktury... To było wszystko w rękach PSL-u. Teraz jeszcze powiem. Nie, żebym kłamał, tylko podłogi tu mówię, że moja prawda. No. Ale to się skończyło, czy to nadal trwa? Po cichu w dalszym ciągu, tylko może w innej wersji, w innym układach i powiązany już teraz pociągając ze sobą, tak żeby nie było tylko, że sam PSL to robi, tylko inne osoby. Inne to znaczy? No, tak teraz Nowoczesna czy inne. Czy Platforma, to co powiedziałem, to diabli nadali tą... Bo to jest tak, że zmienialiśmy Polskę, trochę mówiliśmy, ale też mało w latach 90. na temat tego, co się dzieje w polskim przemyśle, w jaki sposób upadały wielkie zakłady, wielkie, małe, średnie zakłady pracy, ale wieś była zupełnie w cieniu. Na wieś nie docierali dziennikarze, nie opowiadali o tym i to imperium PSL-u tworzyło się w ciszy. Tak, i to ma pan rację, panie redaktorze, 100%. Tak samo wszyscy pamiętają, kiedy Gabriela Janowskiego ośmieszono, ugłupiono i tak dalej, kiedy walczył o polski cukier, czy tytoń i tak dalej. Co się stało? I do dzisiaj człowiek cierpi z tego tytułu. Byłem koronnym świadkiem na jego rozprawie w Warszawie i tak dalej. I pamiętam dokładnie ten dzień, kiedy to zrobiono, kiedy go nafaszerowano. Także jestem chodzącą historią, nie chwaląc się. To jest tak, że o tym opowieść była w Poranku Wnet, kiedy byliśmy 4 albo 5 lat temu w dworze w Komborni po raz pierwszy, bo to nie jest pierwsza wizyta radiowa tutaj w Komborni, w dworze. Mówiliśmy o tym, w jaki sposób i kto podał te lekarstwa, zastrzyki, truciznę Gabrielowi Janowskiemu i potem te słynne sceny, kiedy podczas posiedzenia komisji Gabriel Janowski zaczął podskakiwać i wszyscy stwierdzili, że na pewno zwariował, a wtedy chodziło o polski cukier i o sprzedaż elektrociepłowni w Warszawie. To dokładnie pamiętamy. Ale skorzystajmy, że pan Ryszard Skotniczny, gospodarz, jest tutaj, bo też obserwuje to, co dzieje się w polskim rolnictwie. Tak naprawdę myślę, że głównym problemem jest to, co pan powiedział przed chwileczką, że nie ma zachowanej takiego wpływu producentów na dystrybucję. Zachód rozwiązał to już dużo wcześniej. Tam po prostu były i są kooperatywy, do których nasze spółdzielnie z posadzów komunistycznych były spółdzielnie rolnicze i ogrodnicze i producenci w ten sposób mieli wpływ na mieli też swoje sklepy, mieli swoje hurtownie, w jaki sposób mieli wpływ i na cenę, i na dystrybucję. My po uwolnieniu się z komuny mamy niestety wstręt do wszystkich spółdzielni i przez ileś tam lat nie tworzyliśmy kooperatyw, tak jak to było w Hiszpanii czy jest we Włoszech. No i dzisiaj to cierpimy, gdyż duże koncerny weszły i de facto regulują, manipulują cenami i rynkiem i to jest coś, z czym sobie nie poradziliśmy. Początek tego, no to cóż, reforma Balcerowicza, który właściwie zabił PGR-y w pewien sposób, zabierając ludziom szansę na finansowanie dalszej produkcji. Stworzyliśmy sobie wielką grupę stałych bezrobotnych na wsi przez ileś lat. 2 pokolenia właściwie nie miały pracy. Dzisiaj trzecie już pewnie wyjechało gdzieś na Saksy. No i efektem tego było to, że nasze rolnictwo jest słabe. Dzisiaj niestety mamy też problem troszkę inny. Po Unii, tak, gdzie okazało się, że dotujemy produkcję albo płacimy za nieuprawianie, co jest chore z samego założenia, jak dla mnie przynajmniej. W związku z tym też urzędnicy z Brukseli w pewien sposób decydują, albo nasi też przedstawiciele,
co jest wspierane, co nie jest wspierane, co się gdzie ma opłacać. Czyli usiłujemy manipulować naturą. To musi się źle skończyć. Ja akurat nie jestem zwolennikiem dotacji, dopłat w ten sposób. To jest jak gdyby ingerencja biurokratyczna w prawa rynku. To wcześniej czy później zawsze źle się kończy. Dzisiaj mamy taką sytuację, że po pierwsze marże najbardziej zbierają koncerny, które dyktują ceny i kupują za bezcen, sprzedają drożej. Normalne na całym świecie, to jeżeli na to się pozwala. Mamy też sytuację taką, że tak naprawdę też duże sieci handlowe wpływają na to, co jest sprzedawane. No na to nie mamy wpływu, nie będziemy mieli na to wpływu. No i mamy też brak trochę ochrony rynku. To, co działo się w zeszłym roku z malinami na przykład, gdzie one przyjechały sobie tam z Ukrainy albo innymi owocami, no to jest coś, no coś, ale to jest jak gdyby część biznesu, na to wpływ wciąż nie ma. Natomiast dzisiaj realnie mamy rolnictwo, które ma dużą szansę zaistnieć na rynku europejskim, nie tylko. Niestety nasze świnie, czyli ASF, tutaj nam nie pomaga. Chociaż ostatnio okazało się, że wieprzyna polska strasznie poszła w górę, ponieważ w Chinach jest jeszcze gorzej i ceny poszybowały w ciągu kilku miesięcy w górę. No tylko tyle, że nasi rolnicy już świń mniej mają, bo wiele stad musiało być zlikwidowanych. Ale to, o czym się mówi, co jest szansą polskiego rolnictwa, to są gospodarstwa rodzinne i produkcja, która nie ma w sobie chemii. Tutaj, czyli ekologia. Czyli ekologia, ale nie zawsze ze stempelkami. Bo opowiedział pan historię pewnej hodowli, która tutaj powstała, hodowla krów. Mamy na Podkarpaciu między innymi wielu rolników w ciągu kilku lat wdrożono ekologiczną hodowlę bydła. Musieli na 3 lata wyłączyć z uprawy swoje ziemie po to, żeby było ekologicznie. Później dostali wsparcie na to, żeby hodować bydło, krowy w dobrych ras, na przykład Galloway. No i okazało się, że dzisiaj mają tą wołowinę, która jest ekologiczna, tylko w praktyce ciężko ją sprzedać za właściwą cenę. Taka ekologiczna krowa jest o połowę lżejsza, mniejsza od takiej tu hodowanej w tuczarni, gdzie tam krowa się w ogóle nie rusza, gdzie jest zamknięta i wszystko przyrasta na wadze. No ale nikt nie pomyślał o tym, że trzeba im pomóc też potem to sprzedać. No i dzisiaj są w rozkroku, mają bardzo drogi, bardzo dobry produkt, który właściwie jest w Polsce niesprzedawalny, nie ma sieci dystrybucji. Nie dostali wsparcia na promocję tego produktu, ale myślę, że w najbliższych kilku miesięcy, kilku lat uda się tak naprawdę tą polską wołowinę ekologiczną za granicę lub też w Polsce sprzedać. Jedzenie nieprzetworzone jest naszą przyszłością. Znaczy dzisiaj to, co jemy, bo dane były nawet dane na początku roku, ile kilogramów spożywamy chemii. Czy z tym się pan Tadeusz Wójcik zgadza? Tak, tak. Tak jakbyśmy się umawiali, my dwa podobnym tonem mówimy. Ja wierzę tylko w to, że obecny minister Krzysztof Ardanowski oprze się i nie będzie praktycznie słuchał takich czy innych, a szczególnie to, co robi dobrze, to opozycja z miejsca go torpeduje i z miejsca wniosek o odwołanie rządu i tak dalej, po to, żeby Polska i tutaj Podkarpacie praktycznie wybiło się ponad średnią. I to, co się słyszy o tych sojuszach polsko-niemieckich czy tak dalej, to jest chore. To, co rząd niemiecki czy francuski. Powiem taki prosty przykład. Będąc jeszcze związkowcem, byliśmy we Francji. Tu dzieci walczące o wolność Francji 10-12 lat leżą tam. I ja mówię, ludzie, tak powiedziałem, tak używam chłopskiego, prostego w słowie języka. Jakby nie Polska, wy by się dzisiaj tak może nie mądrowali, nie czulibyście się tą potęgą praktycznie, jaką prezentujecie. Bo naprawdę... Ile dzieci, harcerzy tam zginęło? Konsul generalny Jędrzej Bukowski to powiedział, takiego narodu jak Polska rzadko się spotyka. Rzadko się spotyka. Odwiedziliśmy grup tak samo generała Maczka i wiele innych. I pokłosie tej naszej kultury religijnej czy patriotycznej nie każdy kraj jest w stanie nam dorównać. Powiem wprost. Nie każdy kraj. Ale ja jeszcze dopowiem jedno słowo, że dzięki takim audycjom, jak tu pan redaktor prowadzi, z całym zespołem, to jest naprawdę woda na młyn. Myślę, że się to odwróci i będzie dobrze. Ale tylko was siła i nadzieja. Pan Tadeusz Wójcik, były poseł, działacz Solidarności Rolników Indywidualnych, były poseł i człowiek orkiestra, bo też kiedyś z tym na rynku w Rzeszowie przyjechał zespół, który nam pięknie zaśpiewał. I w Sejmie byliśmy tak samo, teraz mamy zaproszenie przez posła
do Brukseli. Pojedziecie do Brukseli? Tak. Poseł Bogdan Rzońca tak, was zaprosił i zaśpiewacie na rynku w Brukseli? Tak. A co zaśpiewacie? No są różne i tradycje weselne praktycznie, to jak do dawni wesela były. No. To jest bardzo... Jesteśmy w stanie tutaj nawet dla pana właściciela, kiedy przyjechał z naszym zespołem. Zapraszam. No dobrze, to coś się dzieje. Wszyscy pozostaniemy na tarasie dworu w Komborni. Jeszcze jedno dopowiem, tylko jeżeli może być słowo, że w nocy zmianie ja i Kazio Świtoń tylko we dwóch my obstali praktycznie za premierem Olszewskim, tylko mam niedosyt taki, że w tym to zwróciłem się do pana prezydenta Wałęsy, mówię tak nie wskazując palcem, tylko całą dłonią, że dobry gospodarz 12 godzin w nocy psa z budy nie wyciąga. Mój pies ma swoje obowiązki. To jest wycięte, tylko jest dokończenie, nawet zebranie wiejskie ma swój porządek dzienny. To już zostało mediatce. Także byłem w ten czas i jestem pokazywany nieraz w nocy zmianie. Jest godzina 8 na zegarze.